Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na czytaniu kwartalnym na pierwszy kwartał roku 2021. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładzik na sprawy zawodowo-finansowe i uczuciowe na styczeń, luty i marzec 2021. Karty są już potasowane. Za chwilę je przełożę i przejdziemy do rozkładu, ale zanim przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie tutaj żadnej karty dla siebie, odsłuchajcie film ze swoim znakiem ascendentalnym, który znajdziecie oczywiście na moim kanale zakładka wideo bądź playlista. Być może tam będą wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Najpierw wylosujemy sobie kartę przewodnią, a później z kolejnych talii zrobimy rozkład na sprawy uczuciowe i zawodowo-finansowe. Najpierw karta przewodnia, tarota snów. Jaka energia będzie wspierać wagi w pierwszym kwartale 2021 roku? Już patrzymy. Siedem denarów. Super. Fajna energia. Energia, która mówi, że zaangażowanie, cierpliwość i praca popłacają, tak? Kochani, siódemka denarów. Cierpliwe oczekiwanie na rezultaty, na efekty mojej wcześniejszej pracy, wcześniejszego zaangażowania, tak? Być może czekacie na jakieś pieniądze, być może zyski z inwestycji, z jakichś lokat. Może cierpliwie czekacie, aż ktoś się odezwie w sprawie pracy. Wysłaliście CV, czekacie na wiadomość zwrotną. Jest to karta takiej bierności troszeczkę. Nie wiem, może sami też musicie dojrzeć do pewnych decyzji. Musicie na chwilę usiąść, zastanowić się, poczekać. Natomiast lada moment tutaj mogą się pojawić jakieś decyzje, informacje, pieniądze i efekty wcześniejszych właśnie jakichś działań, jakichś waszych prac, zaangażowania, pomysłów, inwestycji i tak dalej, i tak dalej. Siódemka denarów. Karta zodiakalnego byka. Może czekacie na jakieś pieniążki od byka, który jest wam coś winien, być może ma wspólnie zainwestować z wami w jakiś biznes, tak? Może ma wam pożyczyć jakieś pieniądze, bądź się z wami rozliczyć. Ewentualnie, jeżeli chodzi o związki, czekacie na jakieś konkrety, obserwujecie całą tą sytuację i czekacie, cierpliwie czekacie, co dalej. Być może pozwalacie tej drugiej stronie wyjść z inicjatywą. Wy przyjmujecie bierną postawę. Ale to zobaczymy, co karty ogólnie powiedzą. Przechodzimy najpierw do rozkładu na sprawy zawodowo-finansowe. Przekładamy karty i zaczynamy. Styczeń 2021. As denarów. Król denarów. Sprawiedliwość. No, 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 fajnie. Luty. Trzy kielichy. Królowa kielichów. Pięć buław. I marzec 2021, rycerz mieczy, arcykapłanka i dziewięć kielichów. No, całkiem ciekawie, kochani. W tle czytania mamy pustelnika, więc macie być ostrożni i do wszystkiego podchodzić z głową, z rozwagą. Może być współpraca z panną. Bądź jakaś rada od starszej osoby spod tego znaku. Dopowiemy sobie dwie karty. A może nawet trzy. Sprawiedliwość. Wydaje mi się, że w styczniu podpiszecie jakąś umowę. Czwórka mieczy. Bądź pójdziecie sobie na jakiś urlop wypoczynkowo-zdrowotny. Tutaj mamy piątkę buław, sprawiedliwość i zobaczmy jeszcze tego rycerza mieczy. Sześć mieczy. Dobra.
Moje kochane wagi, tak jak powiedziałam najpierw, 7 denarów czekacie. Czekacie na pieniądze, czekacie na konkrety, rozwój biznesu, powrót być może do pracy, powrót do tego, żeby mieć wreszcie możliwość zarabiania. Może w tej chwili macie zastój w pracy, ewentualnie zawiesiliście swoją działalność gospodarczą, bądź czekacie na jakąś pomoc finansową, dofinansowanie, ewentualnie konkretne ustalenia, co dalej. Może podpisanie jakiejś umowy? Nie wiem, ale widać, że tutaj no jakaś sprawa dojrzewa. As mieczy. As mieczy jest to szansa zarobienia dobrych, dużych pieniędzy. Szansa stałej pracy. Szansa podpisania stałej umowy o pracę przynajmniej na rok. Jest to też stabilizacja, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe. Szansa na zrobienie kariery. Dlaczego mówię szansa? Bo asy zawsze dają nam szansę, dają nam możliwość, otwierają nam pewne drzwi, dają nam inspirację, taki impuls do działania, natchnienie, bądź właśnie możliwość zrealizowania jakiegoś planu zawodowego. I to wszystko od Was zależy, czy wejdziecie w tą energię i skorzystacie z tego. Bo jak możecie siedzieć i czekać cały czas, tak? Ale niektórzy być może zaczną działać, zaczną reagować i korzystać właśnie z tych energii. Więc to już pomału odchodzi do przeszłości, więc wydaje mi się, że być może pod koniec grudnia wagi albo zainwestowały w coś, grubszą gotówkę, w swój własny biznes, być może podjęły jakąś pracę, podpisały już jakąś umowę, bądź na aneksem przedłużyły ją o kolejny rok. Ewentualnie otworzyły jakąś własną swoją działalność gospodarczą, no i teraz czekają być może na jakąś dotację, na jakieś dofinansowanie. Jakieś tutaj konkrety zapadły. W połowie stycznia mamy króla denarów. Król denarów jest to mężczyzna po 50. Byk, panna bądź koziorożec. Być może chodzi tutaj o tego byka, który jest w tle. To może być jakiś sponsor, to może być osoba, która być może wyłoży Wam jakiś kapitał, jakieś pieniądze do współpracy, bądź jakiś dobry kontrahent, nie wiem, wspólnik albo jakiś przedsiębiorca, który nawiązał z Wami współpracę, no i na przykład złożył jakieś duże zamówienie w Waszej firmie, gdzie macie okazję zarobić przy współpracy z tym mężczyzną dobre pieniądze. To może być też informacja o Waszym pracodawcy, bądź stanowisku, jakie będziecie urzędować. Bezpieczna praca, stabilizacja finansowa. No, król denarów no, już może sobie pozwolić na spokój w umyśle, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast musi wszystkiego dopilnować. Król denarów umie zarabiać pieniądze, ma doświadczenie zawodowe, wie jak gospodarować całym tym kapitałem, ile zainwestować, ile odłożyć, żeby zawsze mieć przy sobie gotówkę i czuć właśnie tą stabilizację, tak? Wiedzieć, jak tymi pieniędzmi zarządzać, w co inwestować, żeby ten kapitał pomnażać. W zależności, czy jesteście na etacie, czy prowadzicie własną działalność gospodarczą, myślę, że pieniądze będą. Będziecie inwestować w coś, bądź no, działać w jakiejś firmie, która ma stabilizację finansową, czyli nie grozi jej upadek, nie grozi jej jakieś rozwiązanie, bo pracodawca jest wypłacalny. Natomiast jeżeli chodzi o własny biznes, może ktoś Wam przy tym biznesie pomoże, może nagle pojawią się osoby zainteresowane jakimiś Waszymi usługami, produktami, handlem z Wami, czy współpracą no, na jakimś innym poziomie. Król mówi o tym, że pieniędzy nie zabraknie, że sytuacja jest opanowana, jest praca, są pieniądze, nie musicie się martwić o swoją pozycję. I teraz tak, pod koniec stycznia mamy kartę sprawiedliwości i 4 miecze. I teraz tak, sprawiedliwość, są to jakieś papiery, dokumenty, ale to są też efekty na zasadzie przyczyna i skutek. Jeżeli tutaj poprzez 4 miecze, czyli jakiś zastój, zatrzymanie, odpoczynek od pracy poprzez chorobę, poczyniliście jakieś straty, tak? No to trzeba będzie do urzędu to wszystko udokumentować i postarać się na przykład o jakieś dofinansowanie, o jakieś pieniądze z tarczy, bądź jakąś zapomogę, dotację, no nie wiem, jakąś formę rekompensaty za tą Waszą poniesioną stratę. Niektóre wagi będą podpisywać już konkretnie jakieś kontrakty, umowy pod koniec stycznia. Niektóre być może
pójdą na zwolnienie zdrowotne. Pójdą na zwolnienie zdrowotne. I teraz tak, no nie wiem, czy tylko dlatego, żeby przeczekać być może tutaj jakiś martwy sezon, martwy okres, ale wydaje mi się, że nie, bo tutaj jakieś pieniądze macie i ta praca jest. No czwórka mieczy to jest też izolacja, no siedzenie jakby w domu, być może jakiś odpoczynek. Tutaj na tej karcie akurat jest kobieta ciężarna, może niektóre tutaj panie, które pracują, posiedzą w domu i pójdą na zwolnienie ze względu być może na to, że właśnie ma się pojawić dziedziuś. Natomiast chodzi mi tutaj też o to, co miałam powiedzieć na początku, a nie powiedziałam. Po dłuższym okresie wyczekiwania, takiego siedzenia w domu, izolacji, odpoczynku od spraw zawodowych, wreszcie zachodzi jakaś równowaga. Wreszcie możecie ruszyć. Być może przepisy na tyle się poluzują, na tyle odpuszczą z tymi obostrzeniami, że będziecie mogli po prostu działać, tak? Po jakimś dłuższym właśnie wyczekiwaniu, kiedy wreszcie będę mógł korzystać ze swoich przywilejów zarobkowania, tak? Nie obraźcie się, kochani, będę piła w trakcie, bo jak już zdążyliście mnie poznać, mnie się szybko gardło męczy. Ja po kilku filmach tracę głos, dlatego muszę cały czas nawilżać sobie gardziołko, ale na pewno Wy się nie gniewacie, jesteście wszyscy wspaniali. Lecimy dalej. Luty. Luty mamy trzy kielichy. Trzy kielichy mówią o radości, o tym, że jesteście szczęśliwi, bo udało się doprowadzić jakąś sprawę do szczęśliwego zakończenia. No i być może tutaj, nie wiem, jakieś dokumenty związane z firmą, jakieś podpisywanie umów, bądź wreszcie poluzowanie tych obostrzeń związanych z chorobą i możecie zacząć znowu reaktywować jakby swoje przedsiębiorstwo, firmę, działalność bądź powrót do pracy, tak? Więc tutaj jest dużo radości, świętowania, celebrowania w doborowym towarzystwie, więc tylko nie Wy się cieszycie, ale być może Wasi pracownicy, współpracownicy, osoby właśnie, z którymi prowadziliście jakieś biznesy, interesy, wszelkiego rodzaju kontrakty zawodowe. Szczęśliwe doprowadzenie spraw do pozytywnego zakończenia. Wszystko zakończyło się po Waszej myśli. Jest powód do radości. I to można powiedzieć, że tak w tym lutym odchodzi do przeszłości, ponieważ wydaje mi się, że to jest takie podsumowanie stycznia, tak? Na koniec stycznia tutaj te umowy, jakieś urzędowe informacje. Udało się. Połowa lutego. Królowa kielichów. Królowa kielichów. Poczucie, że sytuacja jest bezpieczna. Że możecie się zastanowić, że możecie odetchnąć z ulgą, coś zacząć planować, reaktywować jakieś właśnie pomysły, działać intuicyjnie, kreatywnie, rozwijać się. I ogólnie chodzi o bezpieczeństwo, że nie musicie się już martwić. Ulga, mogę wreszcie działać. Wreszcie może po tym przestoju, po tych stratach uda mi się jakoś coś nadrobić. Bardzo będzie Wam pomagać Królowa Kielichów. To jest kobieta po 50, zodiakalny rak, skorpion bądź rybka. Więc tutaj musicie docenić tą osobę. Musicie, no wypadałoby, tak? Natomiast jest to też wsparcie. Nie tylko emocjonalne, ale właśnie też być może jakieś wsparcie wśród przyjaciół, znajomych, rodziny, którzy Was emocjonalnie, mentalnie zmotywowali do działania. Znaczy pocieszali, że wszystko będzie dobrze, że jeszcze troszeczkę poczekaj, wytrwaj w tym, tak? Nie odpuszczaj, nie załamuj się, wszystko będzie dobrze. No i Królowa Kielichów zapowiada dobre finanse, takie intuicyjne wybory, działanie właśnie pod wpływem swoich przeczuć, czyli taka smykałka do interesu. No i też bezpieczne stanowisko w pracy, jeżeli pracujecie na etacie, tak? No atmosfera jest miła, przyjemna i nic nie zapowiada jakichś zmian, jakichś właśnie niepokojących sytuacji. Pod koniec lutego będzie jakieś zamieszanie. I teraz tak, no właśnie, przecież karta sprawiedliwości to jest Wasza karta, kochani. Więc tutaj być może chodzi o to, że Wy sami ruszacie do pracy po okresie też jakiegoś odpoczynku, bądź nawet choroby pobytu w szpitalu. Ale tutaj jakieś zamieszanie, bądź wewnętrzny jakiś konflikt macie. Musicie coś, musicie wytrwać, musicie, nie wiem, czy jakiś temat przeforsować, przepchnąć,
poradzić sobie w swojej firmie, w swoim biznesie. Może być też kłótnia w urzędach, tak? Jeżeli będzie jakieś zamieszanie w dokumentach, w jakichś sprawach prawno-administracyjnych, nie wiem, gdzieś tam w skarbówce, w ZUS-ie, w jakichś urzędach, tych, co wydają decyzje, no to nie poddawajcie się. I oczywiście walczcie o wszelkiego rodzaju pomoc finansową, tak? Bo te pieniądze Wam się po prostu należą. Tak tutaj to wygląda. Natomiast osoby, które nie mają pracy, jeszcze o tym nie powiedziałam, osoby, które do tej pory nie miały pracy, w styczniu na pewno podpiszą umowę o pracę i to będzie stała umowa o pracę. W lutym będziecie bardzo zadowoleni, bo wydaje mi się, że będziecie robić to, co lubicie. Świetna atmosfera w pracy. Uważajcie tylko, żeby traktować poważnie tą pracę i naprawdę zdyscyplinować się, bo mimo, że pracodawca jest dobry, wyrozumiały i naprawdę chce Wam pomóc, no to jego cierpliwość też ma swoje granice. Więc tutaj, żeby później nie było jakiegoś zamieszania z tym związanego, docencie to. No i co, ogólnie jesteście zadowoleni, że ta praca jest, tak? W fajnej jeszcze atmosferze, gdzieś tam w jakimś zespole, gdzie jesteście miło przyjęci. Osoby, które być może otwierają własną działalność gospodarczą, chociaż w tych czasach to różnie to może być, no też jakoś Wam się tam uda, tak? Będziecie zadowoleni. Tutaj jeszcze, o co tu chodzi? No nie wiem, wydaje mi się, że chodzi o jakieś zamieszanie w dokumentach, więc dopilnujcie też księgową, nie wiem, te wszelkie sprawy, tak, bo będą zmiany w przepisach. Zmiany w przepisach i musicie dopilnować być może jakichś podań, jakichś wniosków, no nie wiem, wszelkiej papierolandii związanej z administracją publiczną, z administracją związaną z tymi wszystkimi przepisami dotyczącymi prawa pracy, działalności gospodarczej i tak dalej, i tak dalej. Może musicie właśnie powiadomić księgową, bądź skontaktować się z księgową, żeby ona wprowadziła jakieś zmiany. Tak tutaj to wygląda. Natomiast jeżeli macie się dostosować do tych zmian, Wy jako firma, bo pojawią się jakieś nowe przepisy znowuż na koniec lutego, no to musicie niestety nie denerwować się, nie wykłócać, tylko zacisnąć pięści, zacisnąć zęby i powiedzieć: dam radę i iść do przodu i działać, tak? Nie poddawać się. No tutaj mogą na początku marca nadejść właśnie jakieś niespodziewane wiadomości, tak? Odchodzą tu od jakichś przepisów albo znowu wprowadzają coś innego. Trzeba być może, trzeba będzie jakieś zmiany zaplanować w pracy i zmienić zupełnie inny kierunek, być może przebranżowić się bądź dostosować coś. Jeżeli chodzi tutaj, no, rycerz mieczy, to zawsze są też jakieś przepisy, jakieś urzędnicy coś tam wymyślą i trzeba donieść jakiś dodatkowy papierek bądź coś przeinaczyć, dostosować i tak dalej, i tak dalej. Niespodziewanie może być też jakaś kontrola na początku marca, więc uważajcie, kochani, zwłaszcza osoby, które mają własną firmę, no ktoś Was może odwiedzić, tak? I to może być niezaplanowana jakaś kontrola, więc tutaj uważajcie. Nie wiem, sanepid, jakiś urząd pracy, ktoś tam może się napatoczyć, natomiast muszę to powiedzieć, osoby, które być może są na zwolnieniu chorobowym, a gdzieś tam sobie po cichu dorabiają, no też w marcu uważajcie, żeby Wam do mieszkania nie zapukał ZUS, bo być może będzie sprawdzał, czy Wy faktycznie chorujecie, czy to tylko, no... No właśnie, więc tutaj no przestrzegam, żebyście byli przeczuleni, bo na początku marca może się zjawić jakaś kontrola. Mogą być też niespodziewane jakieś pisma, wezwania, być może, żeby tutaj zgłosić się do tego urzędu, donieść jakiś papierek i coś wytłumaczyć. Co w połowie marca? W połowie marca mamy, kochani, arcykapłankę. Arcykapłanka to jest przezorność, przewidywalność, ostrożność, ale też takie, no, wszelkiego rodzaju sprawy umysłowe, pracy umysłowej, tak? Nad czymś trzeba pomyśleć, się zastanowić. Już patrzymy, o co tutaj chodzi. Szóstka kielichów. Szóstka kielichów to jest wsparcie przyjaciół, rodziny, ale to jest też chęć zrealizowania jakiegoś swojego planu, marzenia z przeszłości. To jest też przezorność w swoim tutaj
biznesie, no właśnie, odpowiedzialność za dzieci, odpowiedzialność za dzieci. Więc jeżeli prowadzicie jakąś firmę bądź macie fajną pracę, tutaj mamy też dzieci na tej karcie, no to staracie się działać ostrożnie i faktycznie dostosować do wszelkich tutaj przepisów, żeby nikt się Was nie czepiał, żebyście mogli robić swoje. Dlaczego? Bo zależy Wam na bezpieczeństwo własnych dzieci, tak? Bo jesteście za nich odpowiedzialni. Tutaj dla tych osób, które mają rodziny, będziecie wiedzieli, o co chodzi, tak? Co jeszcze? Cesarz to jest ważne stanowisko, ale to jest też władza. Znowu jakiś tutaj urzędnik jest, być może trzeba będzie pójść wyjaśnić jakąś sprawę, bo arcykapłanka to jest jakaś niewyjaśniona sprawa z przeszłości. Więc być może tutaj ktoś się doczepi o Was. W marcu no składamy już PIT-y, tak? Rozliczamy się, może trzeba będzie jakąś korektę złożyć, no nie wiem, jakiś dokument, papierek donieść, już każdy z Was będzie wiedział, o co chodzi, ale uważajcie tutaj, bo jak rycerz mieczy się przyczepi, jeżeli chodzi o jakieś dokumenty, a mamy tutaj tą kartę sprawiedliwości, cesarza, czy może być to jakiś urząd, tak? Jak to się mówi, na władzę nie poradzę i trzeba iść i w zębach zanieść papierek, żeby się odczepili. Więc tutaj no uważajcie, uważajcie też na to, bo coś z przeszłości może wrócić i trzeba będzie po prostu iść wyjaśnić sytuację. Natomiast no, to chyba będzie jakaś po prostu sprawa jakaś no bezproblemowa, bo na koniec marca widzę Was już w dziewiątce kielichów, więc jesteście szczęśliwi, zadowoleni, wszystko idzie tak jak powinno iść, dumni z siebie, spokojni, spełniliście wszystko, co mieliście zrealizowaliście wszystko, co mieliście zrealizować, jesteście spełnieni, zadowoleni, szczęśliwi i oby tak dalej, tak? Więc jest praca, mówię, mogą być koniec lutego, początek marca. Przygotujcie się na jakieś sprawy urzędowe, które trzeba będzie pozałatwiać. Pokazana jest karta śmierci, więc to może być związane z pandemią, bo karta śmierci to jest choroba, więc być może jakieś zmiany spowodowane tą pandemią zostaną wprowadzone gdzieś tam w urzędach i no, Wy musicie się do tych przepisów dostosować. Ewentualnie, jeżeli czekacie na jakieś pieniądze, na jakieś dofinansowanie, coś będziecie musieli przepisać, zmienić w swojej deklaracji, w tym podaniu, w tym wniosku, żeby tą dotację otrzymać. Więc tutaj, jeżeli macie księgową, to niech ona będzie na bieżąco z tymi przepisami, pilnujcie tego. Natomiast jeżeli sami gdzieś tam, no oczywiście, jeżeli na etacie, to też, no być może tutaj pracodawca Was powiadomi o tym, że coś trzeba będzie już jeszcze uzupełnić. Natomiast jeżeli macie własną firmę i sami się w jakiś sposób rozliczacie, pilnujcie, żeby nie było jakichś zaległości, bo ktoś tu jednak wróci do czegoś i trzeba będzie jechać i się wytłumaczyć, ale to będzie jakaś sprawa naprawdę bagatelka, więc tutaj nie martwcie się. Dziewiątka kielichów mówi o tym, że jest wszystko ok. No i ten pustelnik mówi, bądź ostrożny, czytaj wszystko, zastanów się, jeżeli były jakieś problemy w przeszłości, wyciągaj wnioski, podejdź do wszystkiego dojrzale, tak? No i nie miej żadnych sekretów, żeby lepiej nie zatajać niczego, bo tutaj może coś być zweryfikowane, no i później trzeba będzie się wytłumaczyć. Jakieś pieniądze do Was tutaj też idą i dobre inwestycje, ile zainwestujecie, tyle do Was wróci, albo nawet jeszcze lepiej. Więc tu będzie taki obrót, równowaga finansowa. No fajnie, fajny rozkład, fajny rozkład. Lecimy, kochani, do spraw uczuciowych. Może być tak, że no, niektóre wagi dostaną jakieś tam dotacje, jakieś tarcze, ale właśnie trzeba będzie jakiś dokument przepisać, zmienić albo donieść jakiś papierek. No nie wiem co, ale uważajcie na to, bo wiecie, jak tam urzędnik się przyczepi, to zaraz trzeba z całą teczką iść. Tak jak, nie wiem, czy oglądaliście taki odcinek Kiepskich, co pan Kiepski był, prowadził jakieś właśnie biuro, był jakimś urzędnikiem, no i tam przyszedł do niego petent, no i ten mu kazał pismo takie i takie od pradziadków, gdzieś tam jeszcze z Kambodży, pisane długopisem czerwonym i w czterech egzemplarzach i ksera i tak dalej, i tak dalej. No to właśnie mniej więcej, żeby taka przygoda Was nie spotkała, tak? Nie, no teraz to był żart, oczywiście śmieję się, ale wiecie, znacie realia życia, że czasami tak jest, jak niestety mamy do czynienia z urzędami. Dobrze, przechodzimy sprawy uczuciowe, uwagi. Waga, sprawy uczuciowe. I zaczynamy. Styczeń 2021. Dwa miecze. Cesarz.
i paź mieczy. I luty. Król mieczy. Miecze to są twoje żywioł, twój żywioł waga, więc się nie boimy tych mieczy. Ty to lubisz sobie pomyśleć, zastanowić się. As mieczy, no proszę bardzo. Sprawa się wyjaśni. I rydwan. Już widzę, że te wagi, które gdzieś tam są w relacji na odległość, będą dużo pisać, dużo wiadomości odbierać. Marzec. Świat. Może to być znajomość właśnie z cudzoziemcem, obcokrajowcem, bądź rodakiem na obczyźnie. Cztery miecze. I as denarów. No fajnie. W tle czytania mamy 8 buław, czyli dużo, dużo pisania, rozmawiania, telefonowania, smsowania, komunikacja, nowe pomysły, ruszy coś, rozwinie się w związku, jakiś progres. Buławy to też no, zaangażowanie, tak, w związek. Więc jak mieliście jakieś ciche dni, bądź coś tam było przyblokowane, to nagle się odblokujecie. Jeżeli też pisaliście sobie z kimś, albo już jakaś relacja się nawiązała właśnie w związku na odległość i od dłuższego czasu nie było wiadomości od tej osoby, no to się ta wiadomość lada moment pojawi. Znowu mamy tą siódemkę denarów, kochani. Czyli może chodzić tutaj o zodiakalnego byka, ale niekoniecznie. Siódemka denarów, wyczekiwanie. Co dalej? Wyczekiwanie na wiadomość zwrotną, tak? Czyli tam sobie z kimś pisaliście, bądź nawiązaliście jakąś znajomość. Oczywiście w większości jest to dla osób samotnych, teraz co mówię. No i cierpliwie czekacie, tak? Czy się odezwie, czy będą jakieś konkrety, czy mu zależy, czy jej zależy, czy to tylko taka pisanina, czy jednak coś z tego dalej będzie. Natomiast w związkach, moi kochani, no, startujecie styczeń z dwójką mieczy, czyli widzę tu od razu blokadę. Nie umiecie się dogadać, bądź się pokłóciliście, macie ciche dni, nie możecie dojść do porozumienia. Nie wiem, czy to tak atmosfera klimatyczna na Was działa teraz, czy po prostu taka sytuacja. Już momencik, kochani, bo coś mi się tutaj przekrzywiło. Nie, ale dobrze, chyba widać karty. Ok. Statyw mi się ruszył i ok. No dobrze, dwa miecze. Nie rozmawiamy ze sobą, albo się zastanawiamy nad tym, co dalej z tą relacją, tak? Może któryś z partnerów, no nie wiem, zaciął się, zablokował, tak się zastanawiam, patrząc na tą kartę. No wpływ emocji, na pewno. Czyli coś musiało, że tak powiem, być powiedziane, że być może waga się obraziła. Może niektóre wagi na razie też nie chcą myśleć o żadnych związkach. Może są po jakichś przejściach. Albo po prostu nie umiecie się dogadać. Bądź na razie no, nie macie o czym rozmawiać. Może waga właśnie jest jakaś najeżona, obrażona, jest jakiś tymczasowy konflikt. Ale w styczniu to tak jakby jeszcze z grudnia tutaj się przekładało na ten styczeń, to sobie już pomalutku idzie do przeszłości, czyli tak jakbyście pomalutku tutaj sobie coś wyjaśnili. W połowie stycznia mamy cesarza, zodiakalnego barana, to jest mężczyzna po 50, ktoś starszy, ale to jest też taka postawa odpowiedzialna, asertywna, pewność siebie. Może pojawi się ktoś taki, natomiast w stałych związkach no, partner dominujący, partner, który wie, czego chce. Postawa odpowiedzialności za rodzinę. Być może te wagi, które tutaj mają partnera bądź męża, macie też dzieci. Może trzeba właśnie się pogodzić, wyjaśnić sytuację ze względu na atmosferę w rodzinie. Cesarz jest to karta
wygody też, tak? Że jest Wam dobrze, że jest Wam razem dobrze, że jakoś finansowo wszystko jest poukładane, ale być może właśnie gdzieś na tej płaszczyźnie emocjonalnej coś kuleje. Te osoby, które być może nawiązały jakąś relację ze starszym mężczyzną bądź kobietą, z zodiakalnym baranem, no na razie nie ma jakiegoś odzewu, jakiejś informacji od tej osoby, albo nie umieją powiedzieć, co myślą o tym mężczyźnie. Może chciałyby się więcej dowiedzieć wagi o tym człowieku, a tutaj no na razie jest jakaś taka tajemniczość. Tak, nie wiem, wydaje mi się, że to jest ktoś po prostu, z kim sobie piszecie przez internet. Może właśnie jakiś związek, tutaj jakiś romans przez internet. Też tak może być, bo ósemka buław to są właśnie sprawy takie różnych komunikatorów w sieci. No i teraz okazało się być może, że poznałyście mężczyznę, który ma żonę, który ma dzieci, ale uważa, że tam jest wszystko skończone, że coś mu się nie układa i chciałby tu z Wami spróbować. I waga nie wie, co ma na ten temat powiedzieć, tak? Zastanawia się, śledzi sytuację. No i tutaj, kochani, pod koniec stycznia jakieś wiadomości do Was dotrą. Jakieś informacje, ewentualnie myślicie nad tym, co dalej. Ja może dopowiem sobie jeszcze te karty, bo coś mi tutaj... A może w pracy? Rycerz kielichów. No właśnie, tak jakby waga czekała na jakieś wiadomości, ewentualnie na nadchodzącą miłość, bądź pojawiło się jakieś uczucie. Tylko waga jest skromna, nieśmiała i tak naprawdę zaskoczyło ją to wszystko i nie wie, co ma na ten temat myśleć. Kto to jest ten cesarz? 10 buław. No to jest mężczyzna, który może jest po przejściach, ewentualnie ktoś zapracowany. Jeżeli chodzi tutaj o związki, to partner dużo pracuje, a waga czuje się zaniedbana, jeżeli chodzi o emocje. Brakuje jej czułości, brakuje jej jakichś komplementów, wspólnych wieczorów, przy świecach, przy dobrej kolacyjce. Nie no, śmieję się, ale ogólnie takiej czułości i bliskości, tak? Bo partner jest ciągle zapracowany. Jest cesarzem, czyli być może ma swoją własną firmę, bądź jest tu jakieś wysokie, poważne, odpowiedzialne funkcje, stanowisko. I w domu jest gościem, więc tutaj taka trudna sytuacja. Natomiast jeżeli się pokłóciliście o coś, to tak jakby waga zrzucała troszeczkę odpowiedzialność za tą trudną sytuację na swojego partnera bądź męża. No i właśnie, co z tym paziem mieczy? Paź mieczy, trzeba się zastanowić. A, no i waga czeka tutaj na jakieś wieści, wiadomości, obserwuje cały czas tą sytuację. Tu bardziej dla tych osób, które właśnie są w jakimś związku na odległość. Też może być taka sytuacja, że waga czeka na te dobre wiadomości, a ten partner jest tak zapracowany, bo mówię, no jest czymś bardzo zajętym, no cesarz to już jest odpowiedzialność, to już jest osoba, która... zarządza wielką firmą, bądź gdzieś tam pracuje na poważnym stanowisku i być może nie ma czasu, jest zapracowana i ciężko się skontaktować, tak? I tutaj waga cierpliwie, no, cały czas czeka, aż się ktoś, tutaj ten partner bądź partnerka odezwie, bo waga zainwestowała swoje uczucia, swój czas w ten związek, no i chciałaby tutaj wiedzieć, na czym stoi, tak? Natomiast jeżeli tu się pokłóciliście o coś, może też o pracę, o to, że waga jest właśnie zaniedbana, no to waga tak sobie wymyśliła, że ona poczeka, aż partner ją na przykład może przeprosi i ona pierwsza nie wyciągnie ręki, tylko będzie czekać, co partner zrobi. Dobrze, co w lutym, kochani? W lutym mamy króla mieczy, więc zapadną jakieś decyzje. Król mieczy to jest... wyjaśnienie jakiejś sytuacji, zakomunikowanie czegoś i to jest takie przechodzące do przeszłości, czyli tutaj ma to odzwierciedlenie do tego pazia mieczy, tak, że waga myślała i coś wymyśliła i doszła do jakichś wniosków i już wie, czego chce. Król mieczy to już jest takie chłodne analizowanie i zastanawianie się nad tym, co tu zrobić, żeby było dobrze, mimo że czuje waga zranienie, ale mamy 3 buławy, czyli waga chce się dogadać, no. Chce dojść do porozumienia i nie wracać do tego, co było, tylko
budować pozytywną relację. Niektóre wagi być może planują tutaj jakiś wyjazd, podróż. Może, żeby właśnie się spotkać tutaj z tym partnerem. No i decyzja zapadła. W połowie miesiąca mamy asa mieczy, czyli wyjaśnienie sytuacji, zakomunikowanie prawdy być może partnerowi, szczera rozmowa, zobaczmy. I ósemka denarów. No właśnie, praca nad porozumieniem, komunikacją, żeby właśnie się skontaktować, żeby coś zaplanować. Niektóre wagi być może też no, chcą się odciąć troszeczkę od pracy, bądź tego partnera odciągnąć od pracy i żeby właśnie no, pobył w tym domu, tak? Rydwan, koniec lutego i as denarów, rydwan. No, waga wzięła sprawy w swoje ręce i ustabilizowała sytuację, tak? Czyli są już jakieś konkrety, natomiast tutaj jest jakiś wyjazd związany z pieniędzmi, z pracą. Karta rydwanu jest to karta sukcesu, ale też determinacji i opanowania tych wszystkich emocji w swoim życiu, a denarów daje szansę na to, że wszystko wreszcie się ustabilizuje i tym asem denarów tutaj kończycie, więc będzie dobrze. Zależy Wam na sobie. Jest szansa na stały związek, jest szansa na to, żeby zbliżyć się do siebie, żeby jakieś tutaj deklaracje padły. Więc obojętnie, czy tu chodzi o pary, małżeństwa, partnerstwa, czy osoby samotne, czy chodzi o pracę, która może stoi też na przeszkodzie ku Waszemu zbliżeniu się emocjonalnemu, czy właśnie o pracę nad sobą, nad tym związkiem, to i tak wszystko dobrze się skończy, kochani. Może być też taka sytuacja, że tutaj ten partner wreszcie wróci z jakiejś pracy, bo może on gdzieś wyjeżdża, pracuje, tak? I nie ma go często w domu i waga właśnie tęskni. Ale coś tutaj będzie definitywnie wyjaśniane w lutym. No ale pieniędzy to też Wam nie będzie brakować. Ale to już mówiłam przy rozkładzie na sprawy zawodowo-finansowe. No jesteście dla siebie bardzo ważni, zależy Wam na sobie i tutaj no, trzeba coś konkretnie już ustalić. Może właśnie z tym wyjazdem. Może do niego do domu pojedziecie, albo on Was w domu odwiedzi, jakieś spotkanie. No nie wiem, ale do czegoś takiego tutaj może dojść. Początek marca mamy kartę Świat. Świat mówi o tym, że szczęśliwie udało się doprowadzić Wasze plany do pozytywnego zakończenia. Jesteście szczęśliwi, zadowoleni. Zakończył się jakiś etap w Waszym życiu. I wchodzicie w nowy, lepszy, nowe możliwości. To jest też karta tolerancji, spokoju, otwartości. No i oczywiście też wyjazdu zagranicznego, bądź bycia z osobą, która mieszka za granicą. Może właśnie jedziecie gdzieś odwiedzić partnera, bądź partner z zagranicy przyjeżdża do Was. W połowie marca cztery miecze. No to jest karta izolacji, to jest karta odpoczynku, ale też uzdrowienia sytuacji pomiędzy Wami. Może coś się właśnie wyjaśniło, może uspokoiło i już nie pamiętacie o jakichś tam tych problemach z początku stycznia. Może też chodziło tutaj o tą pandemię, która ograniczała Wasze spotkania. Osiem buław. No wszystko rusza do przodu. Czyli no będziecie w kontakcie, będziecie realizować swoje plany. Ruszycie ze związkiem do przodu, tak? Cały czas ta komunikacja między Wami będzie kwitła, dogadujecie się, jest świetne porozumienie, macie wspólne pomysły na siebie. No i tutaj wydaje mi się, że ten wyjazd bądź powrót jest uzależniony od wiadomości związanych z pandemią. Też to może być też coś zależne, ale no jednak dojdzie do spotkania, jest as denarów i wyjaśnienia jakiejś sytuacji, ustabilizowania tej sytuacji, stałej relacji. Więc te osoby, które tutaj poznały kogoś i czujecie, że zależy Wam na sobie, tylko być może praca, bądź właśnie te sprawy z pandemią stoją na przeszkodzie, żebyście mogli się wreszcie spotkać i zacząć planować już stabilizację swojego życia, no to jest szansa na stały związek. Zależy Wam na sobie i partner konkretnie, poważnie Was traktuje, tak? To nie jest romans, to nie jest jakaś przygoda, tylko też chce znaleźć partnera na stałe. Natomiast w stałych relacjach dogadacie się, wszystko uda się ustalić tak, jak sobie tego życzycie, zrealizować plany, które
mieliście zaplanować, jeżeli partner dużo pracował, to w tej pracy jakieś zajdą zmiany, jeżeli pracował za granicą, to wróci. I jeżeli była jakaś chwilowa izolacja, być może przez jakieś kwarantanny, czy właśnie sprawy związane z pandemią, wiadomo, w Niemczech lockdown, w Anglii lockdown, w Czechach, na Słowacji lockdown, tak? No nie można wyjeżdżać, nawet godziny policyjne są wprowadzone. Więc tutaj być może, no nie wiadomo do kiedy te restrykcje będą, ale być może tutaj coś było na przeszkodzie, żeby właśnie nie można było się spotkać. A już widzę, że na koniec marca jednak tutaj te luty, marzec będzie to zrealizowane, więc nie ma się co martwić. To szybko, później sobie wszystko pozałatwiacie. No i ogólnie zgoda, wierność, nie widzę tutaj żadnych jakichś kłamstw, oszustw czy jakichś zdrad. W stałych relacjach wszystko dobrze, tak jak było. Być może czasami po prostu, kochani, trzeba porozmawiać i nie chować urazy w sobie, bo to się później nawarstwia, nawarstwia, nawarstwia. Jak ten balonik pęknie, no to później robi się z tego niezłe zamieszanie. Rozmawiać po prostu po to, Bozia dała nam język i rozum, żebyśmy komunikowali się ze sobą. I nie tylko przez SMS-y i te różne komunikatory, ale po prostu usiąść, spojrzeć sobie w oczy, wziąć się za ręce i porozmawiać ze sobą szczerze. Nawet jakby ta prawda była bardzo bolesna. Zawsze będzie lepsza od cudownego, słodkiego kłamstwa. Zawsze to powtarzam, więc tutaj taka szczerość i uczciwość, zwłaszcza w erze wodnika, który teraz wszystko odkrywa, weryfikuje, nie robi tajemnic. No właśnie, i ta prawda zawsze na wierzch wypłynie, tak? Więc bądźmy uczciwi względem siebie, a życie będzie łatwiejsze i bardziej takie, no, znośne, można powiedzieć. To tyle, kochani. Życzę Wam wspaniałego pierwszego kwartału 2021. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, nie dla wszystkich. Jeżeli chcecie, sprawdźcie sobie swój znak ascendentalny, odsłuchajcie odpowiedni do tego film. No i zapraszam na mój kanał osoby chętne, które chcą zapoznać się z horoskopem na cały rok 2021. Wejdźcie sobie na mój kanał, kliknijcie w zakładkę playlista i tam musicie sobie poszukać zakładki zatytułowanej horoskop Tarot 2021. Tam suwakiem musicie sobie poprzesuwać, popatrzeć na te miniaturki, które są odpowiednie do tego horoskopu, kliknąć i już otworzy Wam się od razu 12 filmów dla wszystkich znaków zodiaku i możecie od razu sobie swój znak słoneczny odsłuchać i ascendentalny. To by było na tyle, kochani. Życzę Wam zdrówka, pogody ducha, wytrwałości w tym wszystkim i cóż, widzimy się na kolejnych czytaniach. Pozdrawiam serdeczne wagi. Do usłyszenia.